Doktor Jack Bright jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych pracowników fundacji i chyba spokojnie można go nazwać żywą legendą. W końcu niewiele osób przeżyło pożarcie przez SCP-682. Jednak wielu z Was zna jego historię jedynie pobieżnie lub wcale, dlatego przedstawię Wam dziś 10 ciekawostek o doktorze Jacku Brightcie, znanym również pod pseudonimem O Boże Nie! Zapraszam do oglądania. Numer 1. Doktor Bright jest nieśmiertelny. Stał się taki w wyniku wypadku, który miał miejsce w jego młodości. Gdy badał SCP-963, SCP-076, czyli Abel, uszkodził swoją przechowalnię. Dr Bright był jedną z pierwszych ofiar tego incydentu. Jednak ze względu na właściwości podmiotu, świadomość doktora połączyła się z amuletem. Od tej pory, za każdym razem, gdy ktoś dotknie SCP-963, jego umysł zostaje wyczyszczony, a świadomość Brighta przyjmuje kontrolę nad ciałem. Dodatkowo, sam medalion jest niezniszczalny, co praktycznie uniemożliwia permanentne zabicie doktora Jacka Brighta. Numer 2. Doktor Bright pracuje w fundacji od momentu, gdy jego młodszy brat, TJ, został przed tym zabezpieczony i oznaczony jako SCP-590. Wiemy, że miało to miejsce w XIX wieku, czyli doktor Bright ma obecnie co najmniej 120 lat. Nieźle się trzyma jak na swój wiek, co nie? Numer 3. Na stronie fundacji możemy znaleźć akta większości pracowników starszego personelu. W dokumencie doktora Brighta możemy przeczytać, że jest on badaczem, szalonym naukowcem oraz bookmacherem fundacji, a znaleźć można go tam, gdzie jest aktualnie potrzebny. Jest tam jeszcze jeden bardzo ciekawy fragment, który chyba lepiej zacytować. Doktor Bright został awansowany na dyrektora ośrodków 17, 19 i 63, ale nie 12. Nigdy ośrodka 12. Nie mówmy o ośrodku 12. Nie ma ośrodka 12. Nigdy nie było ośrodka 12. Boże, ratuj nasze dusze. Numer 4. Jak pewnie wiecie, administratorzy angielskiej filii SCP często umieszczają swoje odpowiedniki w uniwersum fundacji. Doktor Bright nie jest tu wyjątkiem. Kryje się on pod nickiem The Duckman i jest autorem wielu SCP oraz opowieści. Poza fundacją możecie znaleźć go również na Tumblrze, Reddicie, DeviantArcie, Discordzie i FetLife'ie. To ostatnie tylko dla dorosłych. Numer 5. Dr. Bright słynie ze swojego wyjątkowego poczucia humoru. Kto jak nie on wymyśliłby walki gladiatorów z udziałem personelu klasy D i SCP jako bronią, albo kręcił porno SCP. Przez to wiele osób uważa go za lekkomyślnego i nieodpowiedzialnego klauna. Ale w rzeczywistości, gdy zajdzie taka potrzeba, potrafi on być jak najbardziej poważny. Udowodnił to wiele razy, między innymi w opowiadaniu egzekucji doktora Brighta, gdy wraz z innymi naukowcami został porwany przez terrorystów. Numer 6. Jak wcześniej wspomniałem, doktor Bright przenosi się między ciałami za pomocą SCP-963. Host może być dowolny. Jack Bright czasem jest mężczyzną, czasem kobietą. Jednak zadziwiająco dużo czasu spędza on w ciele małpy. Były też przypadki, gdy stawał się on chomikiem lub królikiem, ale powiedział, że woli by o tym nie mówić. Numer 7. Normalnie, gdy SCP-963 zostanie oddalony od ciała, doktor Bright je opuszcza. Jednak przy kontakcie dłuższym niż 30 dni, kopia jego świadomości na stałe zostaje w ciele. Pozwala to niejako na tworzenie kopii doktora Brighta. Początkowo nałożono specjalne ograniczenie na tworzenie kopii doktora, by nie dopuścić do sytuacji, gdy kilku doktorów Brightów współpracuje ze sobą i na przykład próbuje przejąć władzę nad światem albo zniszczyć fundację. Jednakże to ograniczenie zostało później zdjęte ze względu na ogromną lojalność doktora. Obecnie kilku różnych doktorów Brightów może istnieć w tym samym czasie. Numer 8. Doktor Jack Bright nie jest jedynym Brightem w fundacji SCP. Oprócz jego młodszego brata TJ'a, czyli SCP-590, jego młodsza siostra również została zabezpieczona przez fundację i przydzielono jej desygnację SCP-321. Ich rodzice, Adam i Evelyn Bright, pracowali w fundacji. Ojciec Jacka piął się po szczeblach kariery, aż w końcu dołączył do rady fundacji jako O-512, lecz obecnie przebywa na emeryturze. Poza tym jest jeszcze jego starszy brat, Michael Bright, znany pod pseudonimem Agent Cowboy, zajmujący obecnie stanowisko O-56. Z rady fundacji spokrewniony z Brightem jest również O-513, Joseph Talim. Nie wolno też zapominać o dzieciach i wnukach doktora Jacka Brighta i jego rodzeństwa, z których najmłodsza jest agent Sarah Argent, córka TJ'a. Wzajemne relacje rodziny Brightów są mocno skomplikowane, dlatego nie będę się w nie zagłębiał w tym odcinku. Zainteresowanych odsyłam do opowiadania Kod Brown. Niestety, jest ono dostępne obecnie jedynie w wersji angielskiej. Numer 9. Ze względu na ogromną ilość szalonych pomysłów doktora Brighta,
powstała specjalna lista przeszło 300 rzeczy, których nie może on robić w fundacji. Do najciekawszych pozycji należą. Nie może wmawiać innym, że mottem fundacji jest rzucaj w to klasą D, dopóki nie przestanie. Nie może organizować wcześniej wspomnianych walk gradiatorów. Nie może umieszczać kubka orgazmu ze SCP-294 w SCP-914 na ustawienie bardzo precyzyjne. Nigdy więcej nie może łączyć ciastek orgazmu ze środkami na przeczyszczenie. Przed nikim nie może otwierać SCP-1025, czyli Encyklopedii Chorób Powszednich na losowej stronie. Jeżeli zobaczę, że jesteście zainteresowani tematem doktora Brighta, to być może kiedyś na moim kanale przedstawię całą listę tych zakazów. I numer 10. Możecie myśleć, że nieśmiertelność podoba się Brightowi. W końcu kto nie chciałby żyć wiecznie? Rzeczywistość jednak jest zgoła inna. Wielokrotnie pokazywał, że nie chce on takiego losu i często żałuje, że nie może kategorycznie umrzeć. Podobno nawet prowadzi badania nad pozbyciem się, jak on to nazywa, swojej klątwy, by znowu móc być śmiertelnym. I na tym kończymy naszą listę 10 ciekawostek o doktorze Brightcie. Jeżeli znacie jeszcze jakieś ciekawostki, które nie pojawiły się na odcinku, możecie śmiało pisać w komentarzach. A teraz będę się z wami żegnał i do usłyszenia. Cześć!